Radio Wnet, www.wnet.fm. Przypominamy dekalog, słowa, które wypowiedział Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II. Musimy uczyć się żyć uczciwie i to przykazanie nie kradnij, jako to jeden z tych fundamentów fundamentów trzeciej RP. Udało się to zrobić, czy nie? Nie za bardzo, dlatego że tak idąc tutaj, przebijając się przez korki w Krakowie, myślałem o tym, jak wygląda Polska i Kościół 40 lat po wyborze Jana Pawła II i kilkanaście lat po jego odejściu do nieba. Myślę, że Jan Paweł, gdyby dzisiaj żył, trochę byłby niezadowolony z różnych rzeczy, które się dzieją, albo takich rzeczy, które powinny się dziać, a ich nie ma. Natomiast my myślimy o Janie Pawle jako naszym rodaku, stawia się pomniki, kremówki i tak dalej. Natomiast nauczanie papieża, szczególnie skierowane do Polski, było bardzo ważne. Ono po prostu budowało taki duchowy fundament. I trudno też powiedzieć, żebyśmy tak specjalnie się przejmowali jako społeczeństwo tym fundamentem. A niezadowolony byłby święty Jan Paweł II z czego? Myślę, że przede wszystkim z tego niesamowitego konfliktu, jaki jest obecnie w Polsce, bo ja pamiętam, jak był w Sejmie i jaki był entuzjazm. Zresztą chyba to była jedyna taka sytuacja, że papież odwiedzał parlament w historii jego podróży i powiedział wtedy takie słowa z Konstytucji 3 maja, znaczy z tych czasów: wiwat król, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. I to było takie chyba jego bardzo mądre przesłanie, że no wprawdzie nie mamy króla, ale mamy tą atmosferę, na której budowano wszelkie reformy w państwie polskim, a dzisiaj tego niestety nie widać. A ten polityczny podział wynika z czego? Myślę z tego, że nie rozliczono komunizmu, tak? Gdyby ta bolesna, nazwijmy to tak, operacja nastąpiła na samym początku, gdyby jednak nie było tej grubej kreski, gdyby powiedziano, co było dobrem, a co było złem w czasach komunizmu, to myślę, że dzisiaj byśmy tego nie przeżywali, bo to jest tak jak z niewyleczoną chorobą. Kolejne objawy są coraz gorsze, a można to było wiele rzeczy można było rozwiązać na początku lat 90. I dlatego też bardzo ciekawe, że w 91 roku, kiedy papież objechał wtedy chyba największą ilość miast w czasie swojej kolejnej pielgrzymki, no jednak mówił sprawy zasadnicze, no przykazania, podstawowe prawdy wiary. No nie wszystkim się to wtedy podobało. A takie osobiste wspomnienie księdza, z jakiej sytuacji, z jakiego momentu najbardziej święty Jan Paweł II przemówił, czy dotknął księdza czymś szczególnym? Tak, no ja miałem kilka takich momentów, ale właśnie związanych z początkami. W 75 roku wstąpiłem do seminarium i wtedy arcybiskup Krakowa, kardynał Wojtyła, rozmawiał ze wszystkimi klerykami, więc to też mnie ujęło, że my młodzi chłopcy po maturze z każdym rozmawiał. I później, miesiąc później trafiliśmy do wojska. To była też taka sytuacja dzisiaj zapomniana w Polsce, że w ramach represji klerykom przerywano studia i na 2 lata wcielano do wojska. I wtedy było bardzo dużo kleryków właśnie z archidiecezji krakowskiej, z naszego seminarium. I pamiętam, że Ojciec Święty, no wtedy kardynał, powiedział do nas, że wy idziecie do wojska z mojego powodu. Bo wtedy w 75 roku był bardzo mocny spór między metropolitą krakowskim a władzami państwowymi o różne sprawy. No on miał takie przeświadczenie, że to jest forma represji. I bardzo o nas dbał, jak byliśmy w wojsku, pisał listy, każdy dostawał osobisty list od niego. To było takie bardzo podkreślenie. Natomiast dzień wyboru, czyli 16 października, przeżywałem jako student
kleryk trzeciego roku, już po powrocie z wojska i pamiętam tą atmosferę. Byliśmy w kaplicy na nabożeństwie różańcowym. Pod koniec tego nabożeństwa z tyłu na chórze już był taki szum dziwny, bo już niektórzy tam słyszeli z radia watykańskiego wyborze. No i dopiero ojciec duchowny naszego seminarium, późniejszy arcybiskup częstochowski, Stanisław Nowak, wyszedł po zakończonym nabożeństwie na taką małą ambonkę i powiedział, że nasz arcybiskup, kardynał, został papieżem. No to był nieprawdopodobny entuzjazm. Co się stało? No wszyscy wybiegli na ulicę. No, całe seminarium, 400 ludzi wtedy było. No i takim pochodem, no w poprzek wszystkich samochodów poszliśmy do kościoła świętego Józefa na Podgórzu, gdzie była wcześniej umówiona msza. Jakby doszło do jakiegokolwiek wyboru papieża, to tam miała być msza. No i później z powrotem przez rynek główny tłumy ludzi się dołączały. Podjechał do nas radiowóz milicyjny, żebyśmy się rozeszli, ale nikt tego nie słuchał. No i to skandowanie, nasz kardynał jest papieżem. No to był ten wybuch entuzjazmu. Natomiast najmocniej ja przeżyłem pierwszą pielgrzymkę w 79, gdzie jako klerycy byliśmy porządkowymi. Ja stałem pod kurią, no to opisałem to zresztą w swoich wspomnieniach, te 9 prawie dni. Natomiast ci porządkowi, którzy byli pod kurią, mogliśmy tylko pójść na jedno spotkanie z papieżem. To było spotkanie w kościele franciszkanów z chorymi. I wtedy, będąc na chórze, patrząc z góry, no przeżyłem takie bardzo ważne dla mnie doświadczenie, kiedy widziałem Ojca Świętego przechodzącego wśród chorych. No było to zaplanowane, że on ma tam przejść, a zamiast zrobić to tak, jak było w harmonogramie, Ojciec Święty się zatrzymywał przy praktycznie każdym chorym. I to było dla mnie ogromne przeżycie, że ktoś taki, papież, ma tyle czasu właśnie dla ludzi cierpiących. A potem był rok 80, Solidarność, a potem był rok 81 i 13 maja, zamach na Ojca Świętego. Tak, zamach też przeżywałem w seminarium, bo mieliśmy asystę na Wawelu jako klerycy i wtedy w czasie mszy, no msza tam odprawiana była w jakiejś innej intencji, jeden z księży podszedł, że papież został ciężko ranny, był zamach. No też pobiegliśmy z powrotem do seminarium i momentalnie tutaj otwarto kościół mariacki na rynku. I to, co było bardzo takie też ujmujące, że ludzie spontanicznie przychodzili do tego otwartego kościoła. To były późne godziny wieczorne, wtedy wszystko zamykało się o 8:00, w ogóle tu rynek był pusty, a wtedy właśnie ludzie modlili się w kościele spontanicznie, nikt tego nie zwoływał. To też takie bardzo mocne przeżycie. Ksiądz rozpoczął rozmowę od takiego, a nie wiem, czy to ksiądz mówił o kremówkach, o takim powierzchownym, o powierzchownym, że nie słuchamy. Nie słuchamy. W 91 roku w czasie tej pielgrzymki no były homilie, które dzisiaj w poranku cytujemy, ale też były przemówienia i spotkania. Jedno z tych spotkań w Przemyślu było z kościołem grekokatolickim i tam Ojciec Święty mówił dużo na temat pojednania polsko-ukraińskiego. No tak, to była bardzo ciężka sytuacja, spór o kościół ojców karmelitu, który dawniej był katedrą grecko-katolicką. Doszło do zabarykadowania się tam przecież grupy Polaków, którzy nie chcieli, żeby ten kościół został przekazany grekokatolikom, i wtedy doszło do takiego rozwiązania pozytywnego, że przekazano inny kościół.
Natomiast w Przemyślu właśnie grekokatolikom i dawny kościół garnizonowy. Natomiast ja byłem też na pielgrzymce Ojca Świętego na Ukrainie w 2001 roku i miałem też ogromną nadzieję, bo były msze i rzymskokatolicka, i później greckokatolicka z beatyfikacją męczenników, że dojdzie do takiego pojednania. Niestety trzeba powiedzieć, że Ukraina poszła absolutnie w inną stronę niż nauczanie papieskie, bo zaczęła się gloryfikacja ludobójców, co moim zdaniem jest sprzeczne w ogóle z, nie tylko z normami europejskimi, ale przede wszystkim z tą zasadą chrześcijańską, nie zabijaj, więc gloryfikacja zbrodniarzy jest przeciwko piątemu przykazaniu. W studiu naszym jest ksiądz Andrzej Gołębiowski, salezjanin związany z telewizją Kraków. To pytanie, czy media stoją na wysokości zadania dzisiaj w Polsce? No, to jest rzeczywiście bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie dla wszystkich mediów, aby stały na straży prawdy, bo ludzie nam wierzą i ludzie nas słuchają. I czasami bardzo wierzą na ślepo. Wielu ludzi dzisiaj mówi, no przecież w telewizji powiedzieli, więc skoro powiedzieli, to musi być to prawdą. A jednak nie do końca prawdą jest i nie do końca prawdę dzisiaj media wyrażają. Bardzo często ją kreują w sposób sztuczny. Apel papieża we wszystkich aspektach tego, co papież mówił i do czego wzywał, musi być na nowo przez nas odkryty i na nowo zrealizowany w naszym życiu, tak zarówno w przestrzeni medialnej, jak i w przestrzeni osobistego życia. Jeśli papież dotyka mediów i czyni apel do tych mediów, to znaczy, że dokładnie rozumie rzeczywistość, którą odczytuje i analizuje w sposób bezbłędny, że to on miał w sobie coś takiego, że miał niesamowitą analizę sytuacji, potrafił patrząc na pewną rzeczywistość, analitycznie ją zgłębiać i podsumować. Świat medialny dzisiaj to jest przestrzeń nieograniczonej wolności słowa, ale ta nieograniczona wolność słowa bardzo często prowadzi do tego, że ludzie idąc ślepo za tą wolnością słowa wpadają w różne pułapki zniewoleń, ślepych zaułków, z których no, sami nie wiedzą, gdzie przede wszystkim jest prawda, a przede wszystkim media muszą stać na obronie tej prawdy. Media, tak jak o nich myślał i mówił święty Jan Paweł II, miały szukać dobra i łączyć, nie dzielić. Teraz media dzielą i to dzielą w sposób wyraźny. Myślę, że z taką tezą ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski się zgodzi. Tak, zgadzam się. Nawiązując do wypowiedzi mojego współbrata, chciałem się odnieść do wczorajszego wydarzenia, dla mnie bardzo przykrego. To jest medal świętego Jerzego, tak się nazywa, wręczony prymasowi Polski Wojciechowi Polakowi. Ale przez kogo? No przez pismo, które jest pseudokatolickie, chodzi o Tygodnik Powszechny, który nie ma nic wspólnego z poprzednim tygodnikiem. To jest taka ich uzurpacja, że nazywają się katolickim. Środowisko, które wyrządziło wiele zła i które właśnie dzieli. I dzisiaj ksiądz prymas stoi w tym samym szeregu co Adam Michnik czy Leszek Barcelowicz. To jest bardzo przykre dla mnie, dlatego że to pokazuje, że są środowiska medialne, które tworzą własną rzeczywistość. Dzisiaj ten taki niby kościół otwarty, liberalny, jakbyśmy to nazwali, tworzony przez Gazetę Wyborczą i Tygodnik Powszechny, który jest tubą tej Gazety Wyborczej, moim zdaniem stworzył taką pułapkę dla prymasa. Ja się dziwię księdzu prymasowi przy całym szacunku dla niego, że on się godzi na to i że bierze tą błyskotkę. I myślę, że to jest też głębokie rozczarowanie moje jako krakowianina i osoby swego czasu związanej z dawnym tygodnikiem, tym prawdziwym Tygodnikiem Powszechnym,
że tutaj w Krakowie, tuż obok kurii, a ściśle mówiąc na terenie kurii, bo to jest obiekt kościelny, no jest taki ślepy zaułek w postaci Tygodnika Powszechnego i brak pewnej jednoznaczności powiedzenia, co jest w tych mediach dobre i złe, no moim zdaniem jeszcze tworzy większy zamęt. Ksiądz Andrzej Gołębiowski. Dlatego papież chyba w Radomiu powiedział takie słowa: budujmy, raczej odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane. Zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w opinii zbiorowej, w środkach przekazu. Zapamiętamy te słowa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz Andrzej Gołębiowski. Dziękuję bardzo. Salezjanin, kierownik w telewizji Kraków. Tak nazywają tą funkcję. Bardzo serdecznie dziękuję. A my jesteśmy w Krakowie, zaułek Książąt Czartoryskich, naprzeciwko Muzeum Czartoryskich, przy gościnnym hotelu polskim. Poranek Wnet, 16 października. Teraz spojrzałbym na zegar i spojrzałem, jest godzina 8:31. Radio Wnet, www.wnet.fm.